pierwszej połowie 2019 roku miasto przeznaczyło prawie 7 milionów złotych na dotacje dla swoich 6 instytucji kultury. Wszystkie razem zanotowało nieco ponad 1 800 000 złotych własnych przychodów, ale wygenerowało jednocześnie prawie 9 milionów złotych kosztów. Sprawdzamy, która instytucja otrzymała najwięcej z miejskiego budżetu i jaki jest ich bilans finansowy za pierwsze półrocze bieżącego roku. Najwięcej dotacji otrzymała Stara Kopalnia, dokładnie 2 milionów 256 tysięcy. W pierwszym półroczu ta instytucja wygenerowała przychody własne na poziomie 845 tysięcy i koszty w kwocie 3 294 tysięcy. To oznacza, że nawet biorąc pod uwagę miejską dotację, Stara Kopalnia w pierwszym półroczu przyniosła straty na poziomie 192 tysięcy. Na drugim miejscu pod względem wysokości dotacji znalazła się Biblioteka pod Atlantami, otrzymując z budżetu miasta 1 700 tysięcy. Mając na uwadze charakter prowadzonej działalności, wygenerowała przychody własne na poziomie 180 tysięcy. Przy kosztach na poziomie blisko 1 900 tysięcy złotych i tak okazało się, że na koniec czerwca bilans biblioteki był dodatni na poziomie prawie 58,5 tysiąca złotych. Do Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury płynęło z miejskiej kasy 1 162 tysiące złotych. WOK wygenerował ponad 380 tysięcy przychodów własnych i koszty na poziomie 1 600 tysięcy. W pierwszej połowie 2019 roku osiągnął stratę na poziomie 123 tysięcy. Teatr Lalki Aktora otrzymał z budżetu miasta niespełna 1 000 000 złotych. Przychody własne tej instytucji to nieco ponad 352 tysiące, a koszty 1 300 000. Oznacza to, że pod koniec czerwca teatr miał bilans dodatni na poziomie niespełna 30 tysięcy. Dla Muzeum Porcelany miasto przeznaczyło 521 700 zł. Przychody tej instytucji do końca czerwca wyniosły 31 tysięcy. Muzeum przyniosło jednak ponad 682 tysiące złotych kosztów, a to oznacza, że w połowie roku było prawie 70 tysięcy pod kresną. Najmniej z miejskiej kasy płynęło do Biura Wystaw Artystycznych Galerii BWA. 355 500 zł. Przy przychodach własnych na poziomie ponad 14 tysięcy i kosztach ponad 310 tysięcy w połowie roku BWA nadal miała nadwyżkę finansową w wysokości prawie 60 tysięcy. W sumie miasto dla instytucji kultury, których jest organem założycielskim, przeznaczyło w pierwszym półroczu dokładnie 6 989 tysięcy. Wszystkie instytucje wygenerowały 1 864 tysiące przychodów własnych i 9 milionów kosztów, a to oznacza, że w sumie do połowy roku Wałbrzyska Kultura przyniosła straty na poziomie 241 tysięcy. Warto jednak zaznaczyć, że jest to bilans połowy roku, a dla takiej instytucji jak Stara Kopalnia główny sezon turystyczny przypada na miesiące wakacyjne. Z kolei wiele z tych instytucji realizuje zadania statutowe w ramach popularyzacji kultury i sztuki, oferując wiele bezpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży.